Siemanko! Siemanko kochani, dzisiaj na waszą prośbę przyjechaliśmy specjalnie do Nysy. Do Nysy na nowo otwarty, stary basen. Basen w Nysie ma ponad 200 lat. On był kilkukrotnie zamykany, na nowo otwierany, na nowo... O! Krzysztof Skwarczyński! Początkowo to była tylko dziura w ziemi. Basen nyski pamięta jeszcze moich pradziadów. Na początku była jedna wielka kałuża, zrobiła się taka jedna wielka niecka. Tak, postanowili wykopać kałużę i zbudować pomost. I z tego pomostu nasi pradziadowie skakali na dynkę. Później dolali do tej dziury wodę. Później jeszcze 90 razy zamykali, otwierali, zamykali, otwierali. Aż w końcu mamy teraz co? Proszę Państwa, tydzień temu, kochani, tydzień temu został otworzony, nowy, zmodernizowany pam, param, pam, pam, basen nyski. Pam, 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 pam. Tadam. A nie, przepraszam, to ta stara kałuża. Dzisiaj dla was specjalnie będzie basen testował... Halo, to ja Marek z kąpieliska. Cześć, to ja Adam. Witam serdecznie. Nazywam się Zuzia. Jestem Ala. Teraz, moi kochani, testujemy po kolei wszystkie niecki basenowe. Niecka numer 1. Są tutaj tory do pływania oraz picze wodne. Let's go to start! Niecce numer 2 jest wodny krąg, piękne ratowniczki, czy basen z piczami wodnymi. Jeszcze została nam najmniejsza niecka z atrakcjami dla dzieci poniżej 6 roku życia. Przetestuję dla was to Zuzia i Ala. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. Trochę ja skoczę na tego wielorybę. Wieloryba! kochani, to był Krzysztof Spartyński TV. Nie oglądajcie go, to jest jedna wielka patologia, jego kanał. A więc moi kochani, tak, stało się, nareszcie. Mogę teraz to powiedzieć z całą odpowiedzialnością. Mamy w Nysie basen na skalę europejską, a kto wie, czy nie na skalę światową. Proszę zobaczyć, piękny Niecki z czystą, czystaistą wodą. Szczęśliwi ludzie, szczęśliwi Nysianie bawią się swoimi dziećmi. Spójrzcie tutaj, to jest fenomen na skalę, powiedział, światową. Trzy wielkie zjeżdżalnie. Jedna niebieska, która zjeżdża się pontonem, druga różowa, która zakończona jest wielkim lejem, i zielona dla hardkorowców. Idźmy teraz po kolei i przetestujemy każdą z osobna. Jestem tak zajęty, prawie jak przed swoim ślubem, powiem. Test różowej zjeżdżalni z dzwonem na końcu. Trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że przeżyję. Idziemy z zjeżdżalnią Crazy Cone na kąpielisku Nyskim. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of, killing in the name of, those who died are justified for wearing the badge and their chosen right. You're justified. Those that died for wearing the badge and their chosen right. Those who died are justified for wearing the badge and their chosen right. You're justified. Those who died for wearing the badge and their chosen right. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. To było na tyle z testowania naszego basenu niskiego. Jeżeli chodzi o kąpielisko, to Marek, jak to oceniasz? Oceniam na 11 na 10 zdecydowanie. Baseny bardzo fajne, zjeżdżalnia daje dużo emocji, a oprócz tego jest generalnie tanio. 6 zł wstęp, piwko 6 zł, generalnie jest do przodu. To wszystko widzieliście przed chwilą. Czysta, idealna woda, bardzo cieplutka, idealne warunki do kąpieli dla dzieci oraz te świetne oto zjeżdżalnie. To już wszystko na dzisiaj. Jak widzicie, świat się zmienia, czasy się zmieniają. Kiedyś była tylko dziura z zieloną wodą, a teraz mamy zarąbiste zjeżdżalnie. Generalnie oceniam na w skali od 1 do 10 na 11 na 10. Włączcie się oczywiście, subskrybujcie kanał Krzysztofa, subskrybujcie mój kanał. Zapraszamy na kąpielisko nyskie. Trzymajcie się, kochani, pa! Na dobranoc, kochani, zapraszam was jeszcze na Noc Basenów. Oglądajcie, jak pięknie wygląda nyskie kąpielisko nocą. Coming now, follow my lead.